Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony PLC Adam, a to jest kolejny odcinek z Tops Kick Pack Opening. Widzicie, już mam 17 tysięcy. Zarobiłem, no, ile to miałem w ostatnim odcinku? 6 tysięcy, no to 11 tysięcy, 92 końce zarobiłem, więc cieszyć się tylko. Mam już jeden pomysł na serię z Tops Kickiem i z FIFA, żeby to ładnie połączyć, ale to się dowiecie już w następnych. Myślę, że w tym tygodniu pojawi się na 100% odcinek z Ultimate'a. Ale dzisiaj sobie znowu otworzymy darmowe paczki, bo w następnym dniu można je znowu otworzyć. Więc ciekawe, co będzie od razu w nich i co mamy. James Milner. Widziałem tam Schneiderlina, ale kurczę, no szkoda, że nie widziałem MLS teraz, MLS i Ryan Holding, no nie przeczytam tego. Tutaj David Villa, dobry. Tutaj mamy z Toronto piłkarza. No, nawet dobre karty. Tutaj lecimy teraz z Bundesligą. 7 kart i kto w nich będzie ciekawy? Jest Buman. Oliver Buman, Jonathan Tah, Marcel Heller, Johannes Geis, Martin Schulz i Neven Subotic i Franco Di Santono. No, teraz 3 karty z BPL. I co w nich będzie? Henderson, Redmond i Marco van Ginkel. Więc teraz lecimy do 3 kart z Bundesligi. A co będzie w kartach Bundesligi? Wierichina. Nie przeczytam tego. Antoni Top. Antoni Modeste. To wszystko. Napiszcie mi tu w komentarzach, jak przeczytać jego nazwisko. I jeszcze z UEFA Champions League 3 karty. Może ktoś dobry się trafi. I kto tutaj będzie? Kto tutaj będzie? Wayne Rooney z Manchester United. Hamid Altintop. Bernat Szachtar Donieck. Więc tutaj na tej stronie mamy wszystkie paczki, a tutaj mamy jeszcze 7 kart. Nie, tutaj jest jedna jakaś ciekawa karta z BPL. I kto to jest? Kompany! Kompany! On był do trafienia, to była niby jakaś specjalna karta. Vincent Kompany, belgijski obrońca Manchesteru City. Wow, ho, ho. Vincent Kompany. Czy tu mamy jeszcze jakąś BPL Gold Pack? 3 paczki. This pack free with your first coin bundle. Ok, czyli nie możemy jej kupić, tak? Tu sobie poszukamy jeszcze jakiejś fajnej. Jest tutaj darmowa? Nie ma. Czy tutaj będzie darmowa? Nie ma. Czy tutaj? O, jest tu coś darmowego. I BPL, co tutaj będzie? Proszę państwa. Perez, Hunt, Galeklishi, Graham Sterling z Manchester City. No, to był najdroższy angielski piłkarz, z tego co wiem. Filipe Coutinho, którego już mamy. Cathcart z Watford. Haidara. Masaidio Haidara z Newcastle. John O'Shea. Nie O'Shea, bo to jest tak jak napój, tylko O'Shea chyba. John O'Shea. Fabio Borini. Kevin Mirallas. Jefferson Montero, Dwight Gale, Aaron Ramsey, Salomon Rondon, przetransferowany z ligi rosyjskiej, to West Bromwich Albion, Olivier Giroud, napastnik Arsenalu. I to wszystko w tej paczce. Czy tutaj jest coś darmowego? Tak, jeszcze tutaj jest jakaś darmowa paczuszka. Ale the process is longer, I believe. Ok. Czy tutaj będzie z Bundesligi jakaś darmowa? Jest.
darmowa, ale też nie możemy jej niestety tutaj otworzyć. I tutaj jeszcze z MLS też nie możemy otworzyć sobie paczuszki. Więc jeszcze sprawdźmy sobie, czy te możemy. Nie możemy, bo już ta akcja się niby kończy. To coś tak, no, produkt jest już wykorzystany. Tak, dokładnie. Więc tak, seria z Top Kicka połączona z FIFA będzie polegała na tym, że wchodzimy sobie tutaj na przykład w Premier League, tak? Tu mamy taką paczkę, jak gdzie ona jest, tylko ją znajdziemy. No, chyba jej tutaj nie ma. Jumbo pack, o, jest 23 karty za 5000. I zrobimy tak. To się będzie pojawiało raz w tygodniu chyba, albo dwa, nie wiem, to się okaże od ilości końców. Na razie to będzie na 3 odcinki, bo tyle mam kasy. Więc tak, będzie na pewno z Premier League jedna karta, jedna. Potem z Bundesligi tu jest Jumbo pack i z MLS-ów tu też gdzieś jest ta Jumbo pack. No, będzie na pewno, o. Więc tak, otworzymy sobie Jumbo pack z BPL i przełączymy się na FIFA. I te karty, które trafimy w tutaj, w Topskiku, wyłożymy na cały skład z no, na FIFA. I będą ci sami piłkarze, ale w FIFA. I zagramy nim turniej, czy szybki mecz, to się jeszcze okaże, jak to wyjdzie. Więc tak myślę, że będzie ta seria ciekawa. Wiem, niektórzy youtuberzy już to wcześniej robili, jak pod koniec FIFA. Ja teraz to zaczynam na nowo, jest Topskik 2016, lecz FIFA mam 2015, ale trudno. Tak wyszło. W obsłudze mi powiedzieli, że mam za słaby telefon, a niby jest dobry. To już logika jej tam. Ale taka seria na pewno się pojawi. Myślę, że w tym tygodniu chyba. Nie obiecuję, nie wiadomo tego, ale Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.